Szanowni widzowie, to jest kanał Mondoganem, kanał o zbrodniach włoskich. Jest to podcast, który okazjonalnie przemienia się również w youtubera i w trakcie tych okazjonalnych przemian wizytujemy razem Włochy, zwiedzamy miejsca zbrodni, o których mówiłem w tymże podcaście. No i do rzeczy. Jedziemy dzisiaj do Rzymu śladami zbrodni, śladami odcinka do podcastu numer 2, a więc tego o zbrodni w biurze. O zabójstwie, brutalnym zabójstwie studentki, młodej studentki Simonetty Cesaroni, które dokonało się, ona pracowała jako sekretarka, czy też taka, no, asystentka w stowarzyszeniu hosteli. I została zamordowana w latach 90. w okolicznościach tajemniczych. Jest to taka do dziś nierozwiązana zagadka, jakby zagadka zamkniętego pokoju w pewnym sensie. Choć nie wiadomo, kto w tym pokoju był, jakby na tym też polega nie zagadki, ale generalnie krąg podejrzanych był dość ograniczony. Też o tym krótko powiemy. Najpierw adres Via Poma 2, to jest no, w centrum Rzymu praktycznie, tak blisko Watykanu. I hop. Co jest ten budynek? Bardzo taki elegancki, duży, dość nowy. Tak, to znaczy nie jest to jakieś, mówimy o mieście, który ma 3000 lat, więc jak mówię nowy, no to nie mam na myśli późnego Gierka, tylko no, po prostu tam poprzednie stulecie to już jest nieźle. Tutaj jakiś chyba ktoś coś chce sprzedać. Ale to jest dzielnica porządna. No i to jest ten budynek i to jest balkon, gdzie się dokonała zbrodnia. To jest tu, przepraszam, balkon mieszkania, gdzie się dokonała zbrodnia, to jest ten. Teraz jeszcze sobie obejrzymy podwórko, to też jest dość istotne. Na podwórku byli bowiem portierzy, w szczególności jeden, który potem został głównym podejrzanym. O co chodziło w tej sprawie? No to sobie zobaczymy od razu zdjęcia. Naszą ofiarę przede wszystkim zobaczymy. Simonetta Cesaroni jest taką monalizą włoskiej zbrodni, bo jest znana z takiej swojej sesji zdjęciowej, która w parę miesięcy przed śmiercią została jej wykonana. Taki ma tajemniczy uśmiech, właśnie niczym monaliza. No i ona chętnie, te zdjęcia były publikowane przez gazety. Jak już rzeczywiście została ona zamordowana, jak ta sprawa stała się głośna. Tak, to jest jeszcze też z tej sesji. Tu wycinek z gazety, właśnie zmasakrowana w biurze. Narzędzie zbrodni nawet nie jest do końca znane. W ogóle w tej sprawie tam były różne błędy na samym początku tego postępowania i po prostu pewnych rzeczy nie wiadomo, nie będzie wiadomo. Jedną z zagadek jest narzędzie zbrodni, choć na pewno był to jakiś taki nóż, bo ofiara została, no właśnie, pocięta dotkliwie i pocięta w miejsca również intymne, co wskazuje na taki osobisty jakiś związek z tą ofiarą. A ten no, nie jest, powiedzmy, typowy w biurze, choć też oczywiście może się zdarzyć. No ale na tej bardzo różne były scenariusze tej śmierci rozważane, również i takie nie emocjonalne, a jakieś biznesowe. Także niby coś mogła zobaczyć, co było jakieś przestępcze, mafijne. Może tam nawet było to, że tam jakaś agencja towarzyska działała w tym biurze, w stowarzyszeniach hosteli tak naprawdę. O wszystkich szczegółach mówię w tym odcinku numer 2. A tu jeszcze zobaczymy, to są podejrzani w tej sprawie, dwóch podejrzanych. Ten z lewej to Raniero Busco, chłopak Simonetty z tamtego okresu. Ten z prawej to Pietrino Vanagore, portier, bardzo szemrana osoba, portier tego właśnie budynku, który przez bardzo długie lata był
No, podejrzanym albo numer 1, albo numer 2. Ostatecznie na podejrzewaniu się jednak musiało skończyć w tej sprawie. A tu jeszcze, to jest trójka podejrzanych, to takie zdjęcie znalazłem tutaj, bo tutaj Renie Robusto wygląda trochę jak Jesse Pinkman z Breaking Bad, natomiast ten z lewej to jest jeszcze Federico Valle, trzeci z podejrzanych, który również był taki podejrzany, podejrzany. To wydawało się, że może coś rzeczywiście mieć z tą sprawą wspólnego, ale i na niego również dowodów zabrakło. Koniec końców teoria o jego udziale raczej taka była naciągana. Tak, nie spoilerując za bardzo. Co my tu jeszcze mamy? Właśnie wynoszą ofiarę. Tutaj widzimy podejście do zabezpieczenia dowodów, takie było różne u tych. To są akurat sanitariusze, no ale tam właśnie był problem, że rękawiczki to mało kto zakładał, jakby te ślady zostały trochę zatarte, trochę niektóre zostały tak pominięte, potem po tygodniu jakieś ślady się odnajdywały, no i tak ta sprawa się ciągnie od 30 lat. Wrócimy jeszcze na chwilę tutaj, a tam jeszcze pokażemy ten budynek. Tak to wyglądało dzień po zabójstwie. Tak on wyglądał kiedyś. No i tu jest taka mapka poglądowa. Według tej mapki to bardziej jednak ten balkon powinien odpowiadać temu zabójstwu. Natomiast no jest na tym informacji, że to był ten. No właśnie, a dlaczego w ogóle są takie rozbieżności? Bo nawet nie do końca porządnie zostały te takie mapki zrobione przez policję. Tak, to, no niestety, tak to wyglądało w praktyce. Jeszcze zobaczymy starsze zdjęcia, a potem jeszcze jedną ciekawostkę związaną z tym miejscem. No, myślę, że za wiele przez te 10 lat się nie zmieniło. O, piękne kwiaty, co się z nimi stało. No proszę. Lata mijają, a te kwiaty wyglądają coraz gorzej. Szkoda. To jeszcze ostatnia rzecz. Ciekawostka. Można sobie pójść na Airbnb. I jest Via Poma, i jest tam parę apartamentów. W tym jeden szczególnie ciekawy. Jest to ten St. Peter Hard con Jacuzzi. Jacuzzi, właśnie mówią jacuzzi. Con jacuzzi, apartament luksusowy. No i jak piszą w mediach, jest to nic, żaden inny apartament, jak właśnie ten, gdzie kiedyś było biuro stowarzyszenia hostelów, więc w którym została dokonana jedna z najbardziej ikonicznych zbrodni włoskich lat 90. Konkretnie ponoć jest to ten pokój. No i teraz można to wynająć, można tam spać. Oni w opisie nie piszą nic o tym, co to jest za apartament. Ja, tak jak mówiłem, potępiam co do zasady dark tourism, więc nie zachęcam, żeby tam wynajmować miejsca w tym, że tak powiem, w tym hotelu, w tym Airbnb. No ale jako ciekawostkę mogę coś takiego podać. Jest to trochę drogie, ale jak ktoś chce poczuć dreszczyk, to znaczy co on tam poczuje, to jest wszystko już wyremontowane, już nikt tam za bardzo nie pamięta o tej sprawie. Patrzę jeszcze na recenzję. No nikt o tej sprawie nie wspomina. Okej, no to by było na tyle. Dziękuję i do następnego.